Witamy Państwa bardzo serdecznie. Niestety rzeczywistość drogowa dzisiaj nas pokonała. Audycja w dużo krótszym wymiarze. Mam nadzieję, że pozwoli ona jednak wyrobić sobie Państwu właściwą opinię na temat tego, co dzieje się w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju. Już pomińmy wstęp, pomińmy to wprowadzenie, ponieważ czasu mamy raptem no niecałe 10 minut. Zatem Pani poseł, napisała Pani list... Aha, przepraszam, nie przedstawiłem naszych gości, proszę mi wybaczyć. Razem ze mną Pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy bardzo serdecznie. Witam Panie redaktorze, witam Państwa. Jest również razem z nami Pan poseł Jan Rzymełka, Platforma Obywatelska, Rada Nadzorcza Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce. Kłaniam się Państwu. Proszę Państwa, Pani poseł, napisała Pani poseł list do Marszałka Województwa Śląskiego, w którym w takich zdecydowanych określeniach, w takich bardzo mocnych słowach przedstawiła Pani sytuację w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. Ja oczywiście tego pisma cytował nie będę. Pani poseł, ale czy minuta, dwie wystarczą, żeby tak w punktach tych kilka najważniejszych uwag, jakie ma Pani do zarządzania tym ośrodkiem, można by było przedstawić? Oczywiście. Przede wszystkim tam są wydatkowane publiczne pieniądze, nasze śląskie, bo to jest nasz ośrodek uzdrowiskowy. Już jeszcze jak byłam radną sejmiku, zwracałam wielokrotnie uwagę na niegospodarność zarządu tej jednostki, jak również wykazywałam wydatkowanie bardzo dużej ilości pieniędzy, to ponad 30 milionów, gdzie będąc też w odwiedzinach i oglądałam i zapoznawałam się z całą jakby tutaj sytuacją, no tych pieniędzy trudno było dojrzeć. I co jest ciekawe, osoby, które zarządzały tą jednostką, zresztą opinie rodziców są w internecie, do mnie mnóstwo skarg wpływa nadal do biura. Są to sprawy naprawdę, jeżeli chodzi o zarządzanie rehabilitacyjne dla dzieci, bym powiedziała, w bardzo zatrważającym standardzie. Może trochę się teraz zmieniło po interwencjach wielu osób, też tutaj mojego takiego zdecydowanego stanowiska, bo przypomnijmy, że jeżeli ja występowałam na sejmiku, gdzie publicznie mnie obrażano, gdzie podrywano mój autorytet jako radnej sejmiku, to pamiętamy, że wtedy po argumentacji, z którą trudno było dyskutować, no podziękowano jednemu z członków zarządu, który nadzorował tutaj tę finansową sprawę i nie tylko. Ale ja jednak pozwoli Pani, tak, wrócę do tego pisma, dobrze? Tak. Czyli pisze Pani tak, że mamy tam do czynienia z zachowaniami patologicznymi. Tak. Mówi Pani o istnieniu tak zwanego podwójnego zarządu. Mówi Pani, tak, o remontach, które są absolutnie pobieżne. Mówi Pani, tak, również o tym, że ośrodek ten generuje straty, ale może do tej ostatniej kwestii odniesiemy się nieco później, bo wydaje, tak, mi się, że takie ośrodki zawsze będą generowały straty i taka jest chyba już natura tego rodzaju ośrodków. Są ośrodki, które nie generują straty. Dobrze, ale to wróćmy do tych pierwszych trzech punktów. Więc... Panie pośle, co Pan na to? No, ja chciałbym zakomunikować Pani poseł i mieszkańcom, że nadeszła dobra zmiana plus w zakresie zarządzania i w zakresie gospodarowania tą spółką. Bo jest to spółka województwa śląskiego, stuprocentowa, która nawiązuje... Które się nie dało pozbyć. Do 90... Dobrze. Dobrze, bo myśmy to obronili w zeszłym 90 roku. Lat tradycji przed wojną w obszarze, tak, PCK, proszę, tak, powiedzieć. I dzisiaj nazwa nie jest imienia Pstrowskiego, tylko imienia doktora Szebesty i zachęcam, tak, wszystkich Państwa do zobaczenia biogramu tego pana, doktora pułkownika, który bronił Lwowa, potem był sekowany przez to, że był w komisji, która Katyń jako ekspert pokazała, że są to sowieckie zbrodnie, potem go ubeścigało. Bardzo ciekawa. Pan poseł Rzymełka zawsze żył historią. Tak. Ale proszę Państwa, to warto wiedzieć. Przejdźmy do rzeczywistości jednak. Rzeczywistość jest taka. Ucieka nam czas. Dobra. Tak. Niestety nie mamy go zbyt wiele. Prosto i z mostu. Mhm. Mamy nowy zarząd, mamy nową radę nadzorczą. Nowy zarząd jest jednoosobowy. Nie jest to lekarz, tylko to jest osoba z konkursu przez marszałka wybrana. Człowiek zarządzający. Podobnie w Radzie Nadzorczej jest
całkiem nowa sytuacja, więc to już jest jakby pierwsza zmiana. Druga rzecz, chcę powiedzieć, że jest to najstarszy szpital uzdrowiskowy, który, przez który przeszło prawie 400 tysięcy dzieci, co jest bardzo istotne, ponieważ był czas, to był za czasów Ziętka, zbudowano ogromny kolos, bo same koszty stałe przez ogrzewanie wielkich przestrzeni i murów generują spore koszty. Ale żebyśmy wszyscy doskonale wiedzieli, że trudna sytuacja w służbie zdrowia i w rehabilitacji jest wynikiem działania państwa, bo państwo określa stronę przychodową, czyli to jest kontrakt, i państwo określa stronę kosztową, czyli wynagrodzenia. Pani poseł, głosowała pani za ustawą pana Radziwiłła o sieci. Zapomnieliście państwo w ogóle o rehabilitacji. Ja nie przeszkadzałem sekundę, panią. Pani poseł, sekundę, pani poseł. Dajmy głos panu posłowi. W tej ustawie, niech pani sobie da powiedzieć coś. Zapomnieliście o rehabilitacji i o dzieci. Ten szpital wypadł z systemu poza siecią. Planujemy od najbliższych miesięcy całkiem inne pozyskiwanie środków. Dotychczasowe metody się nie sprawdziły. Szkoda, że pan minister zapomniał o rehabilitacji. Ale sekundę, pani poseł, mówiła pani kilka minut, pozwoliliśmy panu posłowi, zatem teraz. Ja pani poseł faktach, Barbara Dziuk. Nie o filozofii, tylko o faktach. Szanowni państwo, jeżeli można było zwolnić osoby, które pełniły funkcje bardzo odpowiedzialne w zarządzie, które naraziły jednostkę na straty i na straty wielomilionowe, to panie pośle, z całym szacunkiem, tak długo prowadziliście sprawę, że te osoby są dalej, mają pełnią status pracownika tej jednostki i narażają na koszty, i tam nie są zarobki 2000 dla tych osób, tylko dużo, dużo większe. Nie będę mówić tutaj na fali radiowej. Po drugie, jeżeli chodzi o sieć szpitali, z założenia to były szpitale, które są do leczenia. Rehabilitacja jest w innym koszyku i tu muszę panu powiedzieć, że tu Centrum Rehabilitacji Repty GCR jest w bardzo dobrej kondycji. Tam jakoś dyrekcja sobie poradziła z różnymi problemami. Reaguje szybko, jeżeli są pewne niedociągnięcia finansowe. Tutaj nad problemami pochyla się minister, ale panie redaktorze, ja nie mogę się zgodzić, bo to nie jest jedyna jednostka województwa śląskiego, gdzie jest źle zarządzana, a to wszystko pełni nadzór zarówno marszałek, jak i Wydział Zdrowia, i z tego muszą za to ponosić odpowiedzialność i z tego powinni się tłumaczyć społeczeństwu. I ja nie pozwolę na to, żeby tam były marnowane pieniądze publiczne, bo tutaj pan poseł owszem mówi... Pani poseł, my powoli musimy kończyć. Ja zostały nam raptem 2 minuty. Ja chciałbym, żeby jeszcze pan poseł Rzemełka się jakoś odniósł do tego, co... Pani co najmniej 4 kontrole tam do Rabki. Są protokoły z tych kontroli. Mówi pani o ogółach. Nie zapoznała się pani w ogóle z żadnym audytem. Jest to spółka prawa handlowego. Są audyty co roku robione z konkursu. Jest cały Wydział Nadzoru Właścicielskiego Województwa Śląskiego. Który jest źle prowadzony. I jeżeli pani widzi, cały świat jest źle prowadzony, to ja z panią ministrem nie znajdę. My za minutę musimy skończyć. Ale jeżeli mamy minutę, to jedno zdanie, do naszych mam. Rabka czeka na dzieci i mamy, ponieważ są duże niedojazdy z niezrozumieniem. Wyremontowaliśmy 2 duże skrzydła za wielkie pieniądze, nasze z podatku województwa śląskiego. Mamy nowy basen, mamy nowe procedury, zapraszamy, ponieważ Rabka to jest zdrowie naszych dzieci. Pani poseł, stało się bardzo źle. W najbliższym kontrakcie 40% mniej środków. Ludzie ze Śląska będą czekali co najmniej 5 lat. Pośle, proszę nie kłamać. Ale o czym mi pani mówi, o jakim kłamstwie? Ale panie pośle, mam wyniki. Rehabilitacja jest prowadzona tak, proszę aby państwa, musimy dobrze powoli Pani poseł, bardzo przepraszam najmocniej. Ja mam z panią do sądu pójść, że ja kłamię. Ja mam wyniki ostatniego konkursu. No to dlaczego tam jest ponad wyniki? Mówię o tym na przyszłość. Kontrakty są na przyszłość. Panie pośle, przepraszam bardzo. Straciliśmy 40% pieniędzy. Proszę państwa, niestety
Niestety musimy skończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze raz przepraszam, że zaczęliśmy je z opóźnieniem, ale no niestety inaczej się nie dało. Natomiast coś mi się wydaje, że w sprawie sanatorium w Rabce spotkamy się jeszcze nie raz. A dzisiaj naszymi gośćmi byli pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Pozdrawiam oraz serdecznie. Pan poseł Jan Żymelka. Zapraszam dzieci i mamy. Rada Nadzorcza Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.